O, znowu wy. Trochę dziś pada. Właśnie na chwilę przestało, ale taki. Tak, ten deszcz pada i nie pada i tak. Pogoda taka średnia do szukania złota, no ale mam jeszcze jeden kilof. Też od Billa i też mały. W szybie mam teraz z krótkimi trzonkami. Duży, ciężki. No, jak mam siłę, to szybko idzie tym dużym. Małym, jak jest już później w ciągu dnia, to sobie macham, ale też mają krótkie trzonki. No, ale kopię tam też na zewnątrz, na takiej skale macierzystej. No i tam dobry jest długi trzonek, bo tym można się wtedy dobrze zamachnąć. Więc taki o, tylko ten się złamał, tak? To jest od poprzedniego. No, ale zrobię sobie teraz taki ten. On jest mały, ale ciężki. Zrobię sobie taki z długim trzonkiem. Problem tutaj tylko na północy jest z drewnem na trzonki. Bo ten pierwszy trzonek, co zrobiłem, to był ze świerku. Znaczy nadal jest, tak? Mam dwa świerkowe trzonki. A to jest osika. Czyli aspen. Aspen. Trzęść się jak osika. To się nazywa trembling aspen. O, ona jest bardzo podobna do topoli. Topola to tutaj jest poplar. A to jest wszystko rodzina takich drzew poplar. No ale to jest aspen. Nie ma tutaj dobrego drewna na trzonki. I to był problem oldtimerów też. Osika jest chyba najbardziej cenionym drewnem na północy przez oldtimerów była. To nie jest mocne drewno. Z tego nawet nie robi się desek do budowy teraz. Robi się takie płyty wiórowe, sklejki. Można z tego coś zbudować. No, znam gościa, który zbudował z tego chatę. Ale to nie jest najlepsze drewno. Natomiast jest o tyle dobre, że sucha osika, jak znajdziecie suchą gdzieś stojącą w lesie, to ona się pali i praktycznie nie ma dymu. A oldtimerzy cenili sobie bardziej osikę nad świerki i sosnę, dlatego że daje więcej ciepła i mniej dymu. A także więcej światła, także do palenia w ognisku czy w piecu jest dobra. No a ci z kolei, co jeździli wozami, no na Yukonie jeździli wozami. Nie, tu nie było dróg, tak? Zbudowali jeden wagon trail przez Kolumbię Brytyjską. To było w czasach Caribou Gold Rush, bo w Kolumbii Brytyjskiej była gorączka złota w regionie Caribou. Duża, chyba to była największa w Kolumbii Brytyjskiej gorączka złota. No to tam w końcu zbudowali drogę, to się nazywało wagon trail. Przy pomocy brygady inżynieryjnej kanadyjskiej konnej policji. No ale to wciąż była bardzo wyboista, kamienna droga, wycinana w skale często. No więc te wozy przecież nie miały amortyzatorów żadnych. To bardzo często te drewniane części tych wozów, ośki czy jakieś tam inne, to się po prostu łamały. A jeszcze druga trasa, gdzie wozami można było jechać, to była przez kontynent. To już później na północ, na przykład do Klondike. Bo to wiecie, tak? Była do Klondike, były dwie główne drogi. Przez przełęcz Chilkoot, 33 mile, i przez sąsiednią, równoległą przełęcz White Pass. Tam, gdzie później kolej zbudowali, tak? Zresztą ten gość, co tam kolej zbudował, to był twardy gość. On swego czasu powiedział: dajcie mi wystarczająco dużo dynamitu, a zbuduję kolej do piekła. I był zawzięty. No, to były główne drogi do Klondike, najłatwiejsze. Można też, jak się miało dużo pieniędzy, popłynąć parowcem, tak, z Pacyfikiem do ujścia Yukonu i wpłynąć Yukonem pod prąd. To zajmowało dużo czasu i trzeba mieć było dużo pieniędzy na bilet. Te parowce kursowały rzadko, na przykład dostawy do 40 mili tym rosyjskim parowcem, tak, co dowozili, to była jedna dostawa rocznie. Oni robili jeden kurs rocznie. Musieli przewidywać, jakie będzie zapotrzebowanie na różne rzeczy, ale to też było tak, że zbierali zamówienia. Jak na przykład w 40 mili było dużo poszukiwaczy, no to oni potrzebowali, nie wiem, ja potrzebuję piecyk, ja potrzebuję nową parę butów, ja potrzebuję coś tam.
brali te zamówienia i przywozili im później. A taki był honorowy układ, że oczywiście oni te zamówienia zapisywali, mieli tam zrealizowane co do jednego, ale jak przywozili, to potem zrzucali to na stertę i mówili, dobra, każdy bierze swoje zamówienie. I takie roczne zamówienie, to na przykład jak ludzie sobie brali, to byli tak uczciwi, że zostawała na przykład, nie wiem, jedna skrzynka gwoździ sporna albo coś takiego. Cała reszta, każdy brał tylko to, co zamawiał. I tak to wyglądało. No ale, osika. No więc to były dwie drogi do Klondike główne. Trzy w zasadzie, tak? Przez White Pass, przez Chilkoot Trail albo wzdłuż Yukonu wodą. Od Morza Beringa się wpływało. Ale dla tych, co byli na wschodzie, na przykład w Nowej Szkocji właśnie, czy gdzieś tam na wybrzeżu, w Ontario, no to oni musieli pokonać kontynent. No a to jest ile? 7000 kilometrów? No to oni przemierzali prerie, no bo tam po drodze są prerie, środkowa część Kanady, Manitoba, Saskatchewan to i potem Alberta, to przecież są prerie, tak? Aż dochodzi się do gór skalistych. Dopiero za górami skalistymi, tam gdzie jest Rocky Mountain Trench, to jest początek gór najróżniejszych. No i trzeba oczywiście było przekroczyć góry skaliste. No ale tam były szlaki kowbojskie przez góry, przez doliny na drugą stronę. I tych, którzy podejmowali się tego bardzo trudnego zadania pokonania całego kontynentu, ich nazywali Overlanders. No ale to była bardzo trudna droga i była taka słynna wyprawa tam po całe rodziny, bo to często się całe wioski zbierały i składały na to, żeby mogli pojechać przedstawiciele, opalikować działki dla całej społeczności. No bieda była, tak? To ludzie liczyli, że jednak coś tam znajdą i wszystkich uratują. No ale pojechały całe rodziny i tymi szkunerami prairie, tak? Tymi wozami zaprzężonymi w woły, często z takimi namiotami charakterystycznymi na pace, jak żagle to wyglądało, tak? Dlatego pewnie szkunery prairie. No to przez prerie to nie było aż tak trudne, no ale jak się zaczynały góry, a potem wiadomo jaka jest dzicz, trzeba wyrąbywać sobie przejście, wycinać, są skały, albo z kolei bagna. No to nie było łatwo, no i te wozy nie mogły przejeżdżać za bardzo. To taka słynna wyprawa tych Overlandersów, która do Klondike ruszyła. To po pierwsze bardzo dużo ludzi zmarło po drodze, no bo choroby, wycieńczenie, głód i tak dalej. Bo wyprawę zaplanowali na 3 miesiące. Wydawało im się, że w 3 miesiące przemierzą kontynent, a zajęło im to 2 razy dłużej. No i oczywiście głód, wielkie trudności po drodze, i to też były kobiety, dzieci, no padali jak muchy. No i najlepsze jest to, że jak już w końcu dotarli do Klondike, to nie mieli na nic siły i byli tak załamani, że nikt z nich nawet nie podjął próby szukania złota w Klondike. No to była popularna rozrywka. Docieranie do Dawson i zawracanie do domu. Załamani całkowicie. Zresztą Burton opisuje ten syndrom, jak poszukiwacze docierający do Klondike po prostu siadali na jakichś balach drewna tam z tartaku gdzieś tam w Dawson. Zrezygnowani tak siedzieli całymi dniami, nie mając nawet siły ani ochoty szukać tego złota już. No i właśnie ci Overlandersi posiedzieli trochę, zregenerowali siły w Dawson i zawrócili znowu ileś miesięcy do domu. No cóż, smutne historie. A z tych, co przekroczyli Chilkoot, to szacuje się, że ponad 100 tysięcy ludzi ruszyło do Klondike w czasie tej wielkiej, ostatniej wielkiej gorączki złota w 1898. To ze 100 tysięcy tylko 40 tysięcy tak naprawdę dotarło do Dawson. Nie dlatego, że wszyscy umarli, no duża część zawróciła, a sporo też umarło po drodze. To były bardzo trudne warunki. W każdym razie
jak overlandersi jeździli swoimi szkunerami prairie przez kontynent, no to im się często łamały ośki, im się łamały części tych wozów, więc oni na północy używali do odbudowy tych wozów właśnie topoli. Nazywali topole, no bo drewno, które jest dobre do trzonków i do jakichś części takich drewnianych, to się nazywa tutaj hardwood. No to oni nazywali topole właśnie, że to jest aspen, że aspen to jest hardwood of the north. Tak, czyli to jest to twarde drewno północy. Nie jest to do końca prawda, tak? No, z okazji robienia tych trzonków to wyedukowałem się na temat drewna, bo tutaj mi też mówiliście, że świerk nie będzie dobrym trzonkiem. No, niestety, no. Ale mamy tutaj to, co mamy. No, wybór mam: świerk, sosna albo topola. Sosna miękka. Świerk ma taki problem, że te włókna świerkowe, one się łączą tylko trochę. Więc świerk bardzo łatwo będzie się łamał, tak? Topola już jest lepsza, dlatego że te włókna jednak się zazębiają bardziej. No i jest miękka, ale już jest bardziej spójna. No, najlepsze tutaj się używa, no bo na wschodzie, na wschodnim wybrzeżu używa się hickory. To jest chyba biały orzech. To są bardzo dobre. To pewnie jest stara hickory, stary trzonek. To jest tutaj najpopularniejsze drewno do trzonków. No ale to jest wschodnie wybrzeże, a jesteśmy na północy. Takich wynalazków tutaj nie ma. Jedyne, co tutaj się nadaje, zresztą miejscowi Indianie robili z tego łuki, to jest Saskatoon Berry. To są bardzo duże jagody. One rosną na krzakach. Nie wiem, czy to w Polsce może się na to ogólnie nie mówi borówka amerykańska. Ale tu są dziesiątki rodzajów najróżniejszych jagód. Te, co my mamy w Polsce, po prostu nazywamy to jagodami na małych krzaczkach rosnące, to tutaj się nazywa low bush blueberries. Ale są jeszcze high bush blueberries, są Saskatoon berries, są jeszcze takie malutkie, czarne, które rosną na krzakach, które mają igiełki. To się nazywa crowberries. Cierpkie, ale bardzo dobre, na przykład do ciasta świetne. No, dobre źródło witaminy C, to są crowberries. Ten Saskatoon berries, one rosną na dużych krzakach. I jeśli znajdzie się odpowiednio duży krzak z odpowiednio dużą, dużym tym trzpieniem, tą łodygą powiedzmy, to z tego można zrobić za fajnisty trzonek. A Indianie używali tego do produkcji łuków, dlatego że to jest hardwood. Te włókna są tak splecione, że wytrzymują naprężenia. Świetnie transmitują też energię, więc to były łuki północy. Nie tak jak w Anglii cisowe, no bo tu niestety cisów nie ma, tylko Saskatoon berries. No ale overlandersi, no jak oni potrzebowali większy kawałek drewna, no to nie będą szukać takich wielkich jagód, bo po prostu takich tutaj wielkich nie ma. No ale tak, topola, tak? Jak łamały się części wozów, to używali topoli, najlepszego dostępnego drewna, no i można było podróżować wozami, no ale to w lecie, tak? Ale najlepszą, tak naprawdę, najlepszą formą podróżowania, zwłaszcza na takie szybkie, krótkie wypady, no to były co? Psie zaprzęgi. Śnieg jest tu przez wiele miesięcy w roku. Poza tym, w zimie zamarzają jeziora i rzeki, więc tymi jeziorami i rzekami można w zasadzie jak autostradą się przedostawać. No to też jest tak, że ten lód na jeziorach to się spiętrza, więc to nie jest dokładnie gładka powierzchnia, no ale i tak jest łatwiej i szybciej niż w lecie. Problem jest tylko taki, że jest zimno, no ale. Ale jak się ma psi zaprzęg, to zawsze można sobie wziąć do namiotu psa, żeby trochę rozgrzał, albo dwa psy. I to też jest stara skala temperatury na Yukonie. Nie tam Celsjusze, Fahrenheity, tu jest skala psów. Jak na przykład jest bardzo zimno, to się bierze do namiotu psa, który trochę ogrzewa, dwa albo trzy, i potem się mówi: no, wczoraj była noc na trzy psy, albo wczoraj była noc na cztery psy. I tak się mierzy temperaturę. No, w każdym razie części tych oczywiście psich zaprzęgów też się łamały i ten, no to też używali topoli. I taka podróż to dawała błyskawiczną możliwość sprawdzenia czegoś, co w zasadzie w lecie jest mało dostępne.
I tak też znaleźli złoto w środku lutego. Wyobraźcie sobie, jakie temperatury na Yukonie są w środku lutego. To tam minus 50, minus 40. Znaleźli złoto w okolicach jeziora Atlin Lake. To jest tuż pod granicą z Yukonem, na terenie Kolumbii Brytyjskiej. I to była taka mała gorączka złota, taki odłamek gorączki złota w Klondike. Bo złoto, tam znaleźli złoto w strumieniu, który nazywał się Pine Creek. W Pine Creek znaleźli złoto w 1898, czyli to jest dokładnie rok, kiedy już była w toku wielka gorączka złota w Klondike, a że to jest tylko paręset kilometrów, to no, od centrum gorączki złota w Klondike, czyli od Dawson, to będzie w prostej linii jakieś 700 kilometrów, znaczy lądem, rzeką Yukon byłoby koło 900 kilometrów, jakby chcieć. Z Atlin zresztą nie jest takie złe połączenie, bo można by się dostać do na przykład jeziora Teslin, jeziorem Teslin popłynąć rzeką Teslin, która potem wpada do Yukonu, no i to jest koło 900 kilometrów. Ale jak szło się do Klondike przez Chilkoot, to wystarczyło odbić na trochę na wschód, na południowy wschód i dostać się od drugiej strony do jeziora Atlin Lake, przekroczyć jezioro Atlin Lake i tam wpadał strumień Pine Creek. A złoto w tym strumieniu znalazł niemiecki osadnik George Miller ze swoim partnerem, który wybrał się na krótki rekonesans właśnie w lutym. Oni wybrali się ze stolicy Alaski Południowej, czyli z Juneau. Tam było centrum takie też, gdzie siedziało dużo poszukiwaczy. I w prostej linii od Atlin, bo w zimie można było psim zaprzęgiem przekroczyć jezioro, to było tylko 150 km. No i oni w środku lutego dotarli nad Pine Creek, poszli w górę, pojechali w górę. No i jak kompan George'a gotował kolację, to George poszedł nad strumień. Brzmi znajomo, jak nad bonanzą. Ale George nie mył patelni, bo to było jeszcze przed kolacją. Chyba, że ręce poszedł umyć. No i znalazł samorodki w Pine Creek. No ale wiadomo, jak to jest. W zimie rozsądni poszukiwacze nie poddają się gorączce złota, no bo to trzeba zadbać o strawę, schronienie, ogień. Jakby człowiek zaczął zbierać te wszystkie samorodki i zignorował przyrodę, no to się niestety, to mogło źle skończyć. I wielu tak niestety kończyło. Ale oni wrócili do Juneau i George Miller powiedział w sekrecie swojemu młodszemu bratu Fritzowi, co tam znalazł. I już następnego lata, w lipcu 1898 właśnie, Fritz Miller ze swoim kompanem z Nowej Szkocji, Kennethem McLarenem, ruszyli znaleźć ten wspomniany przez George'a strumień. No, młode chłopaki byli, oni mieli po 20 parę lat, dotarli, nie mieli problemu większego, żeby zlokalizować ten strumień, no bo on wpada do dużego jeziora, poszli w górę i znaleźli spokojnie złoto. No więc Miller ruszył do urzędu rejestracyjnego, to nie było jeszcze Yukonu, tak? Więc to były terytoria północno-zachodnie i ruszył tam do urzędu rejestracyjnego kanadyjskiej konnej policji. Jak zarejestrował działkę, no to oczywiście wieści rozchodzą się lotem błyskawicy. Wywołał gorączkę złota i to była niesamowita szansa dla tych wszystkich, którym nie udało się dotrzeć do Klondike na czas, bo w Klondike już na przykład na Bonanzie czy na Eldorado wszystkie dobre działki były wzięte i taka wiadomość to była druga szansa dla tych wszystkich biednych ludzi, którzy dotarli do tego Klondike resztką sił ostatnią i nie było już dla nich złota. No więc ruszyli. No i powstało nad brzegiem jeziora Atlin, powstało miasto namiotów oczywiście, tam gdzie jest dzisiejsze miasteczko Atlin, a w górę strumienia Pine Creek, tam gdzie odkrył złoto Kenneth McLaren i Fritz Miller, powstało miasteczko Discovery Town. Okazało się, że tak, no Pine Creek jest bardzo bogatym strumieniem, ale okazało się z czasem, że sąsiedni strumień Spruce Creek jest jeszcze bogatszy. I tam już w następnym roku, bo McLaren z Millerem odkryli złoto 27 lipca 1898, a już w następnym roku, bo 12 lipca 1899, niejaki pan West
na swojej działce 126 Below, bo pamiętacie, tak? Działki mierzy się od Discovery Claim w górę, to jest up, i w dół strumienia to jest below. Więc na działce 126 Below na strumieniu Spruce Creek wyciągnął ze żwirów samorodek 2,5 kilo. 2,5 kilo złota. Wyglądał... Ten samorodek był z kwarcem. No bo to złoto czasem tam z kwarcem zmieszane występuje w samorodkach, tak? No bo to jeszcze są pozostałości żyły kwarcowej. To ten samorodek był jeszcze większy przez ten kwarc. Wyglądał jak pół bochenka chleba. Jakbyście przecięli bochenek chleba na pół, to połówka takiego regularnego bochenka chleba to był właśnie pana Westa samorodek. 2,5 kilo, czyli to przy dzisiejszej cenie złota mniej więcej 145 tysięcy dolców. Jedna bryłka, no to nie było jedyne, co on znalazł oczywiście. Ale to był największy samorodek tam znaleziony. No i szacuje się, że potem czyli od roku 1898 do roku 1946 wyciągnęli z tamtych terenów 13 milionów, złoto warte 13 milionów dolarów na tamte czasy, tak? No, potem do roku od 46 do 53 to ta produkcja złota spadła do mniej więcej miliona. No, ale wciąż są to astronomiczne sumy, jak na tamte czasy. No i oczywiście złoto na tych strumieniach wydobywa się do dziś, no tak samo jak w Klondike. Wszystkie strumienie w Klondike, i właśnie Honker, i Gold Bottom, Bonanza, Rabbit, to wszystko jeszcze jest tam eksploatowane, tak? Także tak naprawdę nie wiadomo, ile w sumie z tych strumieni wyciągnęli, no ale to miliony. Ze Spruce Creek w tej chwili szacuje się, że wyciągnięto ponad 8 ton złota. 8 ton. No to jest trochę, kurczę, żółtego metalu, co? No tak. A taka dzisiaj pogoda jest, że pada, nie pada. Może to jest czas, żeby na przykład się wybrać na wycieczkę i zrobić sobie przerwę od tej pracy. Chcecie zobaczyć, gdzie Miller i McLaren znaleźli złoto? I gdzie leżą, bo oni tam na cmentarzu leżą. A chodźcie, pojedziemy na wycieczkę. Chodźcie. Proszę, jak pięknie wyeksponowana skała macierzysta. Tam dalej jeszcze spada wodospadami. A pod wodospadami wiadomo, co jest w Glory Hole. Ale tak nie wygląda ten strumień na całej długości. Na innych odcinkach jest po prostu szeroka dolina i do skały macierzystej metry. Na tych strumieniach tutaj znaleziono średnio po dwa pejstriki, jeden mniej więcej na 12 metrach. Ale potem do skały było następne 18 metrów i tam czekał następny pejstrik. 30 metrów pod osadami. No, takie zamieszanie to tutaj lodowiec zrobił. Ale cóż, dla cierpliwych była nagroda na samym dole. Cmentarz w Atlin. W 1898 Fritz Miller i Kenneth McLaren znaleźli złoto w pobliskim Pine Creek, rozpoczynając ostatnią gorączkę złota w Kolumbii Brytyjskiej. Boom trwał do roku 1908, ale złoto utrzymało Atlin przy życiu. Teraz Miller i McLaren leżą tutaj pośród poszukiwaczy, młodych górników, lotników północy, dzielnych kobiet i nowonarodzonych niemowląt. Wszystko część historii pionierskiej Atlin. No to zobaczmy. To jest grób Fritza Millera. Ku pamięci Fritza Millera, który ze swoim partnerem Kennethem McLarenem był pierwszy, którzy odkryli złoto
Atlin. Zmarł mając 31 lat. 27 sierpnia 1904 roku. Młody chłopak był. 1904, a złoto znaleźli 6 lat wcześniej. Czyli tylko 6 lat cieszył się swoim odkryciem. To znaczy, że miał 25 lat, jak znalazł złoto. Fritz Miller. A gdzie jest Kenneth McLaren? Też został w Atlin na zawsze. To nie jest McLaren. Thomas Friedrich Harper, Gentleman Adventurer. Jakie były trudne warunki, proszę bardzo. Znaleziony martwy na szlaku. 1934. Tu członek loży masońskiej. Loże masońskie były bardzo popularne w tych miastach gorączek złota. W zasadzie w każdym większym mieście poszukiwaczy złota była loża masońska i mieli regularne spotkania. Gdzie jest McLaren? Jest Kenneth McLaren, urodzony w 1867, zmarł w 1931, czyli 33 lata po odkryciu złota. No to McLaren chwilę się pocieszył swoim bogactwem z Nowej Szkocji, założyciel Atlin, jeden z założycieli Atlin. No tak. To 60 parę lat miał. A McLaren pożył trochę dłużej niż jego partner Fritz. Na takim ładnym cmentarzu pośród świerków i sosen spoczywają McLaren i Miller. Takie to są losy poszukiwaczy złota. No nic. Idziemy znaleźć złoto ich śladem.